Cześć, witam Was w pierwszym odcinku z serii filmików o projektowaniu poziomów w Unreal Engine 4. Zacznijmy od instalacji. Włączamy przeglądarkę internetową, fajnie gdy mamy też internet, i wpisujemy w pasku adresu unrealengine.com. Następnie naciskamy przycisk po prawej u góry. Nie jest to X przeglądarki, bo wtedy się zamknie, ale chodzi mi tu o niebieski przycisk z napisem Download. Teraz wybieramy licencję, którą chcemy. Jeżeli chcemy tą licencję tylko dla nauki, to najlepsza licencja to jest Creators License dla studentów. Wybieramy Select, a następnie musimy stworzyć konto, jeżeli go nie mamy. Czyli tworzymy konto, podając adres e-mail i hasło, które pewnie później będzie wykradzione bądź sprzedane. Ewentualnie możemy się zalogować, jeżeli takie konto na Epic Games już mamy. Wpisujemy adres e-mail i hasło. Oczywiście nie jest to hasło do skrzynki e-mailowej, ale i jakieś inne hasło najlepiej. Zapisujemy plik gdziekolwiek, na przykład na pulpicie, bo wtedy go łatwo możemy znaleźć. Po zapisaniu możemy zamknąć przeglądarkę. Uruchamia się instalację poprzez dwukrotne kliknięcie ikonki, co jest chyba zrozumiałe, i zawsze dajemy dalej albo coś w tym stylu, zaakceptuj, wiadomo, że bez czytania. Teraz czekamy na aktualizację, która może wystąpić, i znowu wpisujemy ten sam e-mail i hasło, które wpisaliśmy wcześniej podczas rejestracji bądź logowania. Można spróbować z czymś innym, ale wątpię, żeby działało. Następnie czekamy po zalogowaniu i mamy dostęp do interfejsu naszego programu. Wybieramy po lewej stronie Unreal Engine lub u góry, jeżeli jest dostępne, a następnie u góry wybieramy zakładkę Biblioteka. Nie ma tam książek, co może większość ucieszyć bądź niektórych zmartwić, ale jest skarbiec z różnymi projektami, z naszymi projektami również, i tutaj możemy wybrać, jaki silnik instalujemy. Ważne, żeby silnik od początku do końca tworzenia projektu był ten sam, nie możemy zmieniać. Jeżeli mamy jakąś wersję preview, to nie instalujemy jej, bo ona dopiero jest testowana. Naciskamy po wyborze odpowiedniego silnika zainstaluj, wybieramy, gdzie powinien się zainstalować, i klikamy zainstaluj, i czekamy dosyć długo. Tutaj zobaczymy to w nieco przyspieszonym tempie. Dajmy uruchom i tyle.